szczególny sposób modlić się o pokój. O pokój na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie. Ale wspominając tamto wydarzenie sprzed 105 lat, uświadamiamy sobie także, że Pan Bóg często przemawia do nas językiem znaków. Językiem znaków, poprzez które chce przypomnieć nam o swojej miłości. Znaków, którymi są wydarzenia, którymi są także osoby. I z pewnością takim znakiem dla nas jest postać błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, którego relikwie przed chwilą zostały uroczyście wniesione do tej świątyni. Ten błogosławiony prymas tysiąclecia szczególnie oddany był Bożej Matce. Jak sam mówił, wszystko postawił na Maryję. I on jest także znakiem dla nas dzisiaj, jak kroczyć drogami Chrystusa, wierności Chrystusowi i Jego Matce w tych niełatwych dla nas czasach, kiedy sam przewodził polskiemu Kościołowi w równie trudnych latach dla naszej ojczyzny Kościoła w Polsce. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński nawiedził tę czebińską świątynię w 1975 roku, kiedy to uczestniczył w uroczystościach związanych z 75. rocznicą przybycia Salwatorianów na polskie ziemie. Dzisiaj przybywa do nas w znaku swoich relikwii, tych relikwii, które pozostaną wśród nas i będą wzywały nas do modlitwy i wierności Panu Bogu. Serdecznie więc witam wszystkich na tej dzisiejszej uroczystości, na tym ostatnim już tym roku fatimskim czuwaniu. Przede wszystkim gorąco i serdecznie witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Jana Kopca, biskupa Gliwickiego. Ekscelencjo, cieszę się, że kolejny raz do nas przybywasz i proszę, abyś przewodniczył w naszej modlitwie i umocnił nas Bożym Słowem. Szczególnie ciepło i gorąco pragnę powitać szczególnego gościa, siostrę Null ze wspólnoty sióstr Uczennic Krzyża. Siostra Nulla jest tą osobą, która w szczególny sposób doświadczyła tego znaku Bożej łaski za wstawiennictwem błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Bo to właśnie cud jej uzdrowienia stał się tym przyczynkiem do wyniesienia na ołtarze prymasa tysiąclecia. Droga siostro, serdecznie witam Cię pośród nas. A wraz z siostrą Nullą pragnę także powitać jej współsiostry, siostry Ancję. Serdecznie witam wszystkich kapłanów koncelebrujących. Witam serdecznie Was, zgromadzonych dziś tu w Czebińskiej Świątyni, a także tych wszystkich, którzy tę wspólnotę modlitwy tworzą z nami za pomocą łączy internetowych. Wszystkich serdecznie witam i zapraszam do wspólnej modlitwy.